pilot jest. To jest. Pilot jest fachowy. Oprowadź mnie, bo ja się nie znam. Byłeś na wideo, byłeś. Mam dziurę w wodzie. Także życzymy wam wszystkich wspaniałych wrażeń. Także dobrej pogody. Mam nadzieję, że prognozy się nie spełnią. Dzisiaj ma być słońce, a wcześniej w prognozie był deszcz. Także zobaczymy, jak będzie. Słuchajcie, teraz jeszcze pan Łukasz. Franek Grabowski, Wiktor Kowalczyk. Tak. Tutaj stajecie z tej strony. Teraz Kuczyńskim. I zapraszam serdecznie Maciek Giernadowicz, Mateusz Giernadowicz, Michał Żuk, Michał Stefański i Marca Sikora. To nie do mnie. Dobra. Witam. No i Natalio, jak tam? Wszystko dobrze? No, chyba dalej. Chyba tak, na razie. Oprócz tego, że czeka na łódkę, to nie ma. Zaraz przypłynie, proszę się nie martwić. Co za rzut. Trzeba będzie zwolnić, żeby slow-mo był. Zależy do czego. Do trzymania kamery. A to nie, to już mam selfie, już mam swojego tego patyczaka, także dziękuję. Chcę ukraść tę wodę od nas. No, długo się napełnią u nas. Idź tam, cicho. Wilki morskie. Moi drodzy, szkoła pod żaglami. Wystartowaliśmy. Dzień pierwszy. Przed nami Niegocin. I piękne jezioro przed Giżyckiem. Działamy. Wiatr plecki. No czegoś chcieć więcej. Wspaniała pogoda.
Pani Kasiu, jak dzisiejszy rejs? Jak ocenia Pani ten dzień, ten start? Przepłynięcie przez jezioro Niegocin. Cztery skali Beauforta zrobiło wrażenie, o, ale daliśmy radę. O, prawda. Powiem tak dalej. Dzisiaj zbieramy się jeszcze do twierdzy. Bojen? W Giżycku? Są dni Giżycka, także pozdrawiamy. Wracam do kawy. Dobrze, i słuchajcie, taka kawka w nagrodę, że się wszystko dobrze udało. Bez przemocy. Co mi odgadujecie? Nie, on nie ma. To jest pani. Hej. Tak, słuchajcie, mój. Ubieram się tam. Nie, dlaczego?